Ostrobiaczka nifoblastyczna może wystąpić w każdym wieku. znaczy, możemy urodzić się z wrodzoną białaczką, to zdarza się niezwykle rzadko. Występuje przez cały okres dzieciństwa, czyli od pierwszego miesiąca życia do 18 roku życia, i występuje również u młodych ludzi, i u ludzi, u ludzi dorosłych, jak również u seniorów. Tak więc, oczywiście, ta białaczka występuje z różną częstotliwością. Ja jestem pediatrą, onkologiem, hematologiem dziecięcym i dla mnie ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęstszym nowotworem, ponieważ ona najczęściej występuje w populacji dzieci, stanowi blisko 25% wszystkich nowotworów. Nie zdarza się tak często w populacji osób dorosłych, dlatego że ona występuje znacznie mniejszą częstotliwością, stanowi zaledwie 20% wszystkich ostrych białaczek, które obserwujemy u osób dorosłych. Leczenie jest z jednej strony podobne, a z drugiej strony te protokoły terapeutyczne różnią się dość istotnie, dlatego że w Polsce tą granicą administracyjną realizowania protokołów dla dzieci i dorosłych jest wiek. I na to w zasadzie my lekarze, hematolodzy, czy dziecięcy, czy dorośli nie mamy żadnego wpływu. Ponieważ do 18 roku życia pacjenci z chorobami nowotworowymi z białaczką są leczeni w ośrodkach pediatrycznych za pomocą protokołów pediatrycznych. Jeżeli pacjent ma ukończone 18 lat życia i zachoruje, wówczas trafia do ośrodka dla, dla dorosłych, i jest leczony przez onkologów i hematologów dorosłych. I stąd wypływają też różnice z jednej strony. Protokoły terapeutyczne, które w swoim takim ogólnym schemacie i zarysie leczenia są bardzo, bardzo podobne, ale jednak występują pewne różnice, które chociażby determinuje wiek pacjenta. Dlatego, że wiemy, że dzieci można leczyć intensywniej, tutaj tolerancja leczenia jest znacznie lepsza. Te objawy uboczne, które występują, potrafimy sobie z nimi lepiej radzić, i ci pacjenci. Generalnie lepiej tolerują leczenie, aniżeli osoby dorosłe, szczególnie osoby starsze, które, jak wiemy, są obciążone dodatkowymi czynnikami bardzo często dodatkowymi jeszcze schorzeniami i chorobami. To wszystko trzeba w leczeniu uwzględnić. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, leczenie uwarunkowane jest też biologią tej białaczki, dlatego że ostra białaczka niefoblastyczna, ona z definicji jest taką samą chorobą, ale różni się czynnikami prognostycznymi. I my wiemy, czynniki prognostyczne to są takie czynniki, które mają wpływ na rokowanie. Czyli jeżeli my je dobrze zdefiniujemy, określimy, potrafimy powiedzieć, który z pacjentów ma lepsze rokowanie, a który z pacjentów gorsze. I ci pacjenci z gorszym rokowaniem, czyli z większym ryzykiem nawrotu choroby, niepowodzenia leczenia, wymagają intensywniejszej terapii. I tutaj polega też różnica w leczeniu między dziećmi a osobami dorosłymi. Ponieważ u osób dorosłych obserwujemy znacznie więcej e, czynników złej prognozy, aniżeli u, u dzieci. I to też poniekąd determinuje dalsze nasze postępowanie. Personalizacja nowotworów to jest inaczej e, terapia, leczenie szyte na miarę. E, przez wiele, wiele lat um, stosowaliśmy jeden protokół terapeutyczny dla danej jednostki chorobowej. Dzisiaj wiemy o tej y, chorobie coraz więcej i jeżeli odniesiemy to, to dotyczy wszystkich chorób nowotworowych, ale jeżeli odniesiemy to do ostrej białaczki nifoblastycznej, dzięki temu, że y, poznaliśmy czynniki prognostyczne, potrafimy je doskonale dzisiaj za pomocą nowoczesnych metod y, diagnostycznych, Diagnozować i określać, my jesteśmy w stanie dopasować leczenie. I ta, ta personalizacja, ta indywidualizacja leczenia, ona z jednej strony wynika z wieku pacjenta, czyli ten wiek to determinuje, a z drugiej strony wynika z możliwości diagnostycznych, jakie dzisiaj mamy w ocenie wyników leczenia. I to się nazywa, wykorzystujemy do tego celu. Metody molekularne. Mianowicie, my potrafimy dzisiaj oceniać wyniki leczenia na poziomie, który był wcześniej niewykrywalny nie dla nas, z tej racji, że nie mieliśmy takich możliwości diagnostycznych, takich możliwości technicznych. Także my dzisiaj jesteśmy w stanie identyfikować pojedyncze komórki nowotworowe, które pozostały w organizmie po zrealizowanym leczeniu, i my wiemy, że w określonych punktach czasowych, w jakich to leczenie realizujemy, Powinno, powinno tych komórek nie być. Jeżeli my je identyfikujemy i są one przetrwałe, wówczas my potrafimy pacjenta zakwalifikować do odpowiedniej grupy ryzyka. Czy to będzie grupa ryzyka standardowego, czyli takiego, gdzie pacjent ma bardzo dobre rokowanie, wiemy, że ta wyleczalność jest bardzo wysoka. I nie spodziewamy się nawrotu choroby, ale również za pomocą metod molekularnych my możemy zidentyfikować grupę zagrożoną nawrotem. I to jest grupa docelowa, u których to pacjentów powinniśmy leczenie intensyfikować. I tutaj mamy różne możliwości. My możemy dołączyć nowe leki. My jesteśmy w stanie też zidentyfikować na tyle każdą komórkę nowotworową, że jesteśmy w że potrafimy znaleźć punkt uchwytu dla danych leków. No, dzisiaj onkologia dziecięca to jest ogromny też postęp w leczeniu. To są nowe możliwości leczenia. To nie jest tylko i wyłącznie konwencjonalna polichemioterapia, ale bardzo dynamicznie rozwija się immunoterapia. Mamy nowe leki w postaci bispecyficznych przeciwciał, mamy karticele i proszę mi wierzyć, to jest rewolucja w leczeniu, i to jest właśnie leczenie. Celowane. I terapia Cartisel jest najlepszym dowodem na personalizację leczenia, czyli indywidualizację leczenia. Leczenia, które jest dopasowane do danego pacjenta i danego typu białaczki, jaki u tego pacjenta diagnozujemy. z Instytutem Genetyki Człowieka z panem profesorem Witem z panią e, profesor e, Dawidowską pracuje e, klinika onkologii hematologii transplantologii pediatrycznej od wielu wielu e, lat. W zasadzie to sięga nasza współpraca początków XXI e, wieku I, e, od wielu lat Instytut Genetyki Człowieka wykonywał dla nas, dla naszych pacjentów, badania molekularne chimeryzmu, oceny chimeryzmu poprzeszczepowego. Jest to niezwykle ważne badanie diagnostyczne, które służy też do monitorowania funkcjonowania przeszczepu u naszych pacjentów po przeprowadzeniu tej, tej procedury. I to badanie było wykonywane regularnie przez bardzo wiele, wiele lat. Z drugiej strony również Instytut Genetyki Człowieka jako pierwszy wdrożył metodę molekularnego oznaczania minimalnej choroby resztkowej, czyli identyfikowania tych komórek, których nie potrafiliśmy znaleźć czy zidentyfikować za pomocą takich metod. Standardowych, wcześniejszych, z użyciem mikroskopu świetlnego. I jak gdyby Instytut Genetyki Człowieka i te prace, które wykonał te badania, stanowią, stanowiły podwaliny, to był taki kamień węgielny, jak ja to określam, do dzisiejszej diagnostyki molekularnej, którą jesteśmy w stanie zaoferować wszystkim pacjentom, wszystkim dzieciom chorym na ostrą białaczkę limfoblastyczną. I to są ogromne zasługi, których nie możemy pominąć i należy o nich pamiętać.